to był rok 1989, jak robiliśmy remont. Bardzo się cieszyłam tym mieszkaniem i jeszcze remont nie był skończony. Mąż wyjechał wtedy do Włoch. Myśmy z synem maluchem przenosili nasze rzeczy do tego mieszkania. Nawiliśmy sobie gniazdko. Mieszkaliśmy w nim tak jak w swoim mieszkaniu. I czuliśmy się tak, jakby ono było nasze, ponieważ no, takie były gwarancje wówczas gminy, z którą umowę mieliśmy podpisaną. Ja do końca nie wierzyłam, że ja z tego mieszkania wylecę. Września 2010 roku zostałam bez dachu nad głową i bez środków do życia. W momencie, kiedy zapadł wyrok o eksmisji, w ogóle nie brałam pod uwagę tego, że ja mogłabym tutaj mieszkać. Ten domek do minus 4 wytrzymuje, natomiast poniżej no to jest nie do przeżycia. Od 2 lat pani Ewa ze swoimi psami mieszka na działce letniskowej w Leśnej Głuszy. Nie może pogodzić się z utratą mieszkania i godności. Straciłam wiarę w to, że w ogóle taka instytucja jak sąd istnieje i nie spodziewam się po sądach żadnej sprawiedliwości. Nasza bohaterka mieszkała 15 lat w mieszkaniu w jednej z kamienic na warszawskim Mokotowie. Tu było okno kuchenne, a tu gdzie jest otworzony lufcik. Problem się zaczął w 2004. 1 kwietnia była decyzja prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zwrocie nieruchomości i natychmiast dostaliśmy pismo informujące nas o tym, że czynsz będziemy wpłacać na konto nowego właściciela. W efekcie czynsz za 50-metrowe mieszkanie w starej kamienicy urósł szybko do ponad 900 zł. Kilku najemców z kamienicy pani Ewy nie wytrzymało. Przestali płacić. Zgłosił się do nich przedstawiciel właściciela. Padło ultimatum. W zamian za niewielkie odszkodowanie opróżnią lokale, a jak nie, to i tak z nich wylecą. Za skromny procent wartości nieruchomości właściciel pozbył się problematycznych lokatorów i odzyskał mieszkania warte parę milionów. Pozostała jedna zadra, pani Ewa. To jest chyba w ogóle zasadą, że lokatorów trzeba się pozbyć i nie ma znaczenia, czy oni płacą, czy nie płacą. Jeśli nie płacą, to jest ułatwione zadanie. Gorzej mają z tymi, którzy płacą. Pani Ewa nie chciała się poddać i postanowiła płacić podniesiony czynsz. Jeszcze wtedy nie wiedziała, że jej mieszkanie jest już sprzedane, a ona trafi na bruk. Problem się zaczął w momencie, kiedy mój sąsiad zaczął pertraktować z nimi na temat kupna mojego mieszkania. Sąsiad po cichu dogadał się z nowym właścicielem i kupił mieszkanie z lokatorami. Pani Ewa miała mieszkanie, które dostała od miasta. Miasto przekazało ją jak niewolnika, po prostu jak niewolnika spadkobiercom. I to też nie do końca nie wiadomo, czy spadkobiercom prawowitym. Ja zostałam 2 razy jak gdyby sprzedana, oddana. Najpierw gmina oddała mieszkanie razem ze mną w środku rzekomemu właścicielowi, czyli spadkobiercy. A następnie tenże pan sprzedał to mieszkanie razem ze mną, już wówczas byłam sama w tym mieszkaniu, razem ze mną, mojemu sąsiadowi. U mojego męża w lipcu 2004 roku wykryto raka mózgu. Ja myślę, że dla poważnego człowieka, mężczyzny, głowy rodziny, taka informacja o tym, że nie zapewnił najbliższym takiej rzeczy jak dach nad głową, to jest po prostu nie do przeżycia. W lipcu była diagnoza, w lutym go pochowałam. Właściciel ma obowiązek rozliczania się raz w roku, do 30 kwietnia każdego roku, z opłat niezależnych od niego, czyli opłat za wodę, za wywóz śmieci, dozorce, ogrzewanie i tak dalej.
Ja ani razu takiego rozliczenia nie otrzymałam. Ja miałam nadpłaty 1200 zł. Ja płaciłam 4 lata i co roku musiałam mieć ogromne nadpłaty i ani razu nie dostałam żadnego zwrotu. Napisałam do administratorki, napisałam do właściciela, nie dostałam nigdy żadnej odpowiedzi. W trzecim liście napisałam właścicielowi, że jeżeli i tym razem mi nie odpowie ani słowem na temat tych moich nadpłat, no to muszę to zrozumieć jako wyrażenie przez niego zgody na samodzielne przeze mnie rozliczenie. I nie płaciłam przez 4 miesiące. Skutkiem tego było rozwiązanie umowy najmu, ale nie przez właściciela, tylko właśnie przez mojego sąsiada, który nie miał żadnych uprawnień do tego, i sprawa w sądzie. Pani Ewa wtedy jeszcze była pewna, że sąd przyzna jej rację i nakaże właścicielowi rozliczenie nadpłat, a ona zostanie w mieszkaniu. Spotkało ją jednak gorzkie rozczarowanie. Sąd uznał, że moje nadpłaty uległy przedawnieniu, a nie uległy do dnia dzisiejszego. Bo moje nadpłaty z 2004 roku ulegną przedawnieniu 30 kwietnia 2015 roku. Apelacja okazała się również bezskuteczna. Sąd ponownie nie zaliczył jej nadpłat na poczet czynszu, nakazał eksmisję i spłatę powstałego zadłużenia wraz z odsetkami. Nadpłaty zniknęły gdzieś na koncie właściciela. Twierdząc, że moje nadpłaty uległy przedawnieniu, pani sędzia dała do zrozumienia temu panu, że on może te pieniądze sobie zabierać. A potem się zgłosił do mnie pan komornik. Zawarliśmy taką umowę, że ja się wyprowadzam dobrowolnie, sama opróżniam mieszkanie, a klucze do niego zgodnie z wyrokiem oddaję właścicielowi. Sądu nie interesowało to, czy ma gdzie mieszkać. Mnie w wieku emerytalnym wystawia się na ulicę i sąd twierdzi, że jako osoba pracująca, nie posiadająca nikogo na utrzymaniu, nie przysługuje mi prawo do lokalu socjalnego. Skąd sąd wiedział, że ja pracuję? Ja nie pracowałam. Gdyby nie to, że miała jeszcze letniskowy domek na działce, dziś mieszkałaby w przytułku. Cóż z tego, że pani Ewa miała działkę? A gdyby tej działki nie miała, gdzie by się podziała? Urzędnicy na to nie patrzą. No miała działkę, akurat miała. Przez całe życie zbierali, w małżeństwie zbierali na to, żeby tą działkę móc sobie zakupić. Zdobytkiem całego życia i wyrokiem komorniczym zajmującym 1/3 renty, pani Ewa zamieszkała w domu bez izolacji, centralnego ogrzewania i podłóg. To były takie deseczki jak na skrzynki na kartofle kiedyś takie robili, położone na jakiejś płycie ohydnej. I już jesienią bosą nogą nie można było na tym stanąć, to było tak bardzo zimne. Więc zanim była eksmisja, ostatnie pieniądze, jakie były jeszcze w debecie, wykorzystałam na położenie tej podłogi. Na resztę mnie po prostu nie było stać. Nie może się poddać, choć wie, że znalazła się w pułapce. Nie, to nie jest mój dom. Absolutnie tego tak nie traktuję. To się nie nadaje na dom. Zimą stąd zupełnie nie ma jak się wydostać. Ja muszę zadzwonić rano, jak chcę kupić chleb, to muszę zadzwonić rano do gminy. Gmina mi przysyła pług, który przejeżdża tą ulicą. Ja muszę, zanim przyjedzie pług, otworzyć bramę, bo inaczej będę ją miała do połowy zasypaną. Potem biorę łopatę i z tą łopatą jeszcze przez godzinę nią macham po to, żeby móc wyjechać. Natomiast tutaj w takim odcięciu, gdzie można właśnie w zaspę wpaść i nie ma do kogo nawet pójść po to, żeby pomógł wypchnąć ten samochód z zaspy, no nie jest to miejsce dla samotnej kobiety, absolutnie. Sama na leśnym pustkowiu toczy walkę o przetrwanie. W zeszłym roku byłam bardzo ambitna, ponieważ kompletnie nie miałam pieniędzy i nie miałam opału na zimę. Więc postanowiłam ściągać tutaj z lasu jakieś te sucholce. Kupiłam sobie piłę łańcuchową, nauczyłam się ją obsługiwać. No ale w końcu wyliczyłam, tak po miesiącu pracy tą piłą, że to była bardzo chybiona inwestycja. Po pierwsze, nie jest przypadkiem, że słowo drwal nie ma formy żeńskiej. Drwal jest tylko drwal, a drwalka ewentualnie to jest pomieszczenie na drwa.
Nie jest to praca dla kobiet. Przez miesiąc narobiłam się tak, że do dzisiaj mam sztywny bark, prawy bark. Uszkodziłam sobie rękę, zrobił mi się łokieć tenisisty, ale nie od rakiety tenisowej, tylko od siekiery. Narąbałam się jak głupia tego, nacięłam. I w 2 tygodnie w listopadzie wszystko poszło. I drewno i tak musiałam kupić. Najtrudniej oderwać się od strachu, od demonów przeszłości. Ktoś, kto tego nie przeżył, po prostu nie jest w stanie mnie zrozumieć. Nie wie, jak się żyje w takim ciągłym zagrożeniu i oczekiwaniu na kolejne niespodzianki, które na pewno będą bolesne. Niedawno komornik odebrał z renty pani Ewy ostatnią ratę zadłużenia czynszowego, które za sprawą kosztów i odsetek urosło z kwoty 4600 do 11300. Radość jednak nie trwała długo. Otrzymałam wiadomość od pełnomocnika właściciela, że wytoczona mi została kolejna sprawa o odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu. A ja twierdzę, że ja nie zajmowałam lokalu bezumownie, ponieważ właściciel nigdy nie rozwiązał ze mną umowy najmu. Jeżeli rozwiązał ze mną sąsiad, który nie miał podstaw materialno-prawnych do roszczeń, no to to rozwiązanie było nieprawne. Groźne jest to, że ja mogę przegrać tą sprawę o 42 tysiące, które u komornika urosną do 130 i wówczas będzie miał komornik podstawę do tego, żeby wejść mi na hipotekę tego. Wtedy będę na lodzie, bo już nie będę miała w ogóle żadnego miejsca, a jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Ja uważam, że wszystko dzieje się po coś. To nie jest przypadek. I pocieszeniem dla mnie dużym jest to, że dużo silnych osobowości znalazło się w takiej samej sytuacji. Ja czuję się bardzo oszukana w majestacie prawa. I mam nadzieję, że w pewnym momencie ten los się odwróci, że ja otrzymam jakieś zadośćuczynienie za krzywdy, które mnie spotkały, ponieważ ja nie czuję się absolutnie winna temu, że zostałam skazana na bezdomność.